Pociąg z 12 stacji Kutno, czyli Ogólnopolskiego Festiwalu Jeremiego Przybory, pędzi. W środę wieczorem do muzycznego wagonu wsiadła Dominika Barabas, wokalistka, kompozytorka, autorka tekstów. Nagrała 3 płyty, Cień, Zbiór porannych bzdur i ostatnią, wydaną w tym roku, Rustykalny cyrk. Na tej ostatniej płycie znalazł się miszmasz dźwięków i tekstów. Płyta na pewno nie jest jednolita. Ja właściwie chciałam, żeby to tak brzmiało. Nie chciałam nadawać piosence każdej kolejnej jakby jednego spójnego wyrazu, dlatego żeby płyta była w jakimś stylu. Na przykład teraz nagram bluesową płytę i wszystko to przerobimy. Oczywiście można by, bo aranżacyjnie jest duże pole do popisu w każdej piosence, nie tylko tych moich, ale chciałam dać właśnie każdej wolność wyboru. Jedna brzmi lepiej w takim anturażu, a inna w innym. I myślę, że to jest też fajne, bo każdy znajdzie w tym coś dla siebie, jest oddech, coś może się komuś podobać, a coś innego nie. Mnie się to nie nudzi, po prostu. O Barabas można powiedzieć: autorka, dyktatorka, nie lubi, gdy w tekstach jej piosenek grzebie ktoś trzeci. A co ciekawe, w słowach, które pisze, może się przejrzeć każdy z nas. To jest takie moje hobby, obserwowanie ludzi. Czasem aż myślę, że to jest niekulturalne, kiedy siedzę w restauracji i gdzieś tam sobie podglądam, ale myślę, że to jest ważne dla tej pracy, bo jeśli będę pisać tylko o swoich przeżyciach, to będzie jednak w pewien sposób ograniczone. Że obserwacja jest super, ludzie są kopalnią pomysłów, które się nie kończy, zaskakują w takich momentach, w których wydaje się, że już nic zaskoczyć nie może. Nieprzypadkowo właśnie Barabas zaśpiewała na stacji Kutno. W poprzednich edycjach brała udział w konkursie piosenki Jeremiego Przybory. Kutno też to stały taki przystanek w podróży, bo tutaj z Jeremim Przyborą miała pani do czynienia niejako. Owszem, i to dwa razy. Także w Kutnie już byłam naprawdę... Sporo czasu tutaj spędziłam, bardzo się z tego cieszę, lubię tutaj wracać i mam nadzieję, że jeszcze przyjadę. Kolejny przystanek stacji Kutno to spektakl Medea, moja sympatia w wykonaniu Teatru na Plaży z Sopotu.